Dobry wieczór, witam Was w imieniu Szkopana Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym się podzielić takim odkryciem, trochę zaskoczeniem, to co wyczytałem w liście do Efezjan w trzecim rozdziale i wersety od 17 do 19. To znaczy, pewnie to nie jest nic nowego, na pewno to jest nic nowego, ale dla mnie z jednej strony nowe, chociaż o tym wiedziałem wcześniej, ale takie słowa, które naprawdę dzisiaj mnie, mnie przeżyły, poniekąd ucieszyły poniekąd zastanowiły, no ale dobra, czytajmy od 17 wersetu. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Co takiego zaskakującego w tym fragmencie. Trzy wersety. Użyte jest tam dwa razy słowo Chrystus i dwa razy słowo miłość. I teraz napisane jest, żeby Chrystus, niech Chrystus zamieszka w waszych sercach, was przez wiarę. No, wiemy, że przez wiarę, jeżeli uwierzymy, to dostajemy ducha świętego, więc Chrystus w nas mieszka poprzez ducha świętego. Dalej jest napisane, że jesteśmy w sumie przez to dzięki temu, o może dzięki temu jesteśmy też zakorzenieni, ugruntowani w miłości. Czyli ta miłość, jak to rozumie, jest w nas zakorzeniona i ugruntowana. Czyli kiedy przychodzi do nas Chrystus, czyli Duch Święty, no to Mamy coś takiego jak owoc ducha świętego. Jedną ze składowych, właśnie owocu ducha świętego, jest miłość. I tutaj jest napisane, abyście w miłości zakorzeni i ugruntowani. Czyli, kiedy duch święty do mnie przychodzi, ja to zaczynam rozumieć, czym jest miłość. Oczywiście ta miłość boża, bo tak tutaj jest użyte w oryginale w grece to słowo agape, które pewnie już słyszeliście o nim, czyli o tej właśnie miłości bożej, tej doskonałej, tej właściwie dla człowieka nieosiągalnej, ale jednak danej. Przez Ducha Świętego i pokazuje, że jeżeli mamy Ducha Świętego, ta miłość w nas jest, ale tutaj jest pokazane też, że jestem w niej zakorzeniony i ugruntowany, czyli mam jakby takie wyższe poznanie, no tak użyję tego słowa, wyższe poznanie miłości. A jednak dalej, znowu czytam, że mam poznać miłość Chrystusa. Przewyższającą wszelką wiedzę. Jest to właśnie takie dla mnie niesamowite. Z jednej strony mam miłość w sobie, która jest dzięki Duchowi Świętemu, a z drugiej strony to wciąż muszę poznawać miłość Chrystusa, ponieważ miłość Chrystusa jest tak wielka, że przewyższa wszelką wiedzę, czyli wszelkie poznanie. No i to jest właśnie takie niesamowite. To z jednej strony mam tą miłość, a z drugiej strony. Wciąż o tej miłości nic nie wiem. To tak, jakbym właśnie dostał miłość, ale to jest zaledwie cień tego, co jest miłością Bożą, to jest miłością Chrystusową. No oczywiście, uświadamiam sobie, że ten owoc Ducha Świętego to nie jest mój owoc. To nie jest tak naprawdę moja miłość, cierpliwość, radość, pokój, tylko to jest to wszystkie składowe to są Ducha Świętego. Po prostu poprzez to, że Duch Święty jest we mnie, że Chrystus we mnie jest, to ja mogę jakby czerpać z tego i mieć jakieś, no to wyższe poznanie, czyli ta miłość agape wiemy, że jest wyższa od tej miłości ludzkiej, tej, tej miłości ziemskiej, czy tych miłości właściwie ziemskich. Natomiast to wciąż, chociaż mamy to w sobie, to jesteśmy ludźmi i nie do końca potrafimy zrozumieć Pełnie przecież nawet tej miłości Chrystusowej. Ja wiem, że może już teraz tak mocno zagmatwałem to wszystko, ale nawet nie wiem, jak wyrazić głębie tych słów, jakie to jest piękne, że Bóg udziela mi z tej wszechwiedzy, z tego, tej potężnej miłości odrobinkę. Zaledwie cień mogę zobaczyć tej miłości Bożej, a z drugiej strony wiem, że wciąż jest wiele rzeczy, których nie poznałem. To mi pokazuje, że wciąż tak naprawdę nie zdaję sobie sprawy, jaką miłością umiłował mnie Chrystus. Jaką miłość Chrystus ukazał mnie, grzesznemu człowiekowi i się nade mną pochylił. Jaką miłością obdarzył mnie Bóg, że właśnie umiłował mnie, kiedy jeszcze byłem grzesznym człowiekiem. I to jest takie właśnie... Dla mnie zaskakujące, że przecież niby ugruntowany i poznałem miłość, i poznaję Chrystusa i wiem przecież o nim coraz więcej. Każdego dnia, kiedy czytam Słowo Boże, to poznaję go coraz więcej. Kiedy modlę się, kiedy z nim przebywam, poznaję Chrystusa coraz więcej. No i mogłoby się wydawać, że jestem coraz bardziej ugruntowany, coraz bardziej ukorzeniony. W Chrystusie, a z drugiej strony odkrywam, że im więcej poznaję Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, tym mniej o nim wiem. Tym sobie zdaję sprawę, jak moje poznanie Jego jest po prostu niewielkie. I im więcej tego odkrywam, tym więcej widzę, że On jest jeszcze potężniejszy. I nawet to, co wydawało mi się, że już pojąłem, to jest wciąż niczym do tego, co jeszcze mi zostało do odkrycia. I i to jest właśnie takie piękne, że mam do czynienia z przepotężnym Bogiem, który pozwala się odkrywać, a z drugiej strony widzę, jakim małym człowiekiem jestem w porównaniu właśnie z Bogiem. Mnie to fascynuje. Może pomyślicie, zwariował już całkowicie człowiek, ale mnie to fascynuje. Dla mnie jest to piękne. No i tym się chciałem po prostu podzielić z Wami. Takie przemyślenia z dzisiejszego dnia. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Upatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na Wąskiej Drodze, to zapraszam cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.